Kiedy byłem tutaj ostatnio u Was, już chyba ponad rok temu, to mówiłem, że ciągle czekamy, jesteśmy już blisko wydania pierwszego tomu tego wybitnego, wspaniałego dzieła Filokali, zbioru tekstów o modlitwie Jezusowej, o modlitwie serca, tych wszystkich tekstów mistycznych, mniejszych, które były zebrane w tym dziele. Dlatego w tym roku, z racji tego, że wreszcie udało się ten pierwszy tom wydać, ojciec Brunon, który tak koordynuje te spotkania benedyktyńskie, poprosił, aby te tematy były jakoś powiązane z Filokalią po prostu. Więc pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby, aby podzielić się z Wami takim doświadczeniem Świętej Góry Athos, tego wyjątkowego miejsca, o którym mówi się, że jest centrum i sercem duchowym wschodu, prawosławia, ale i też ze względu na właśnie to dzieło, na Filokalię, Święta Góra Athos odegrała ogromne znaczenie. Większość filokalicznych autorów żyła na Świętej Górze Athos albo tam przebywała przez jakiś czas, więc rzeczywiście myślę, że warto nieco lepiej poznać, jak mnisi tam żyją, jak się modlą, a ze względu na to, że byłem tam dwa razy, miałem okazję pielgrzymować, dzięki temu mogę się z Wami kilkoma swoimi spostrzeżeniami podzielić. Athos to tak naprawdę nie tylko góra, ale cały półwysep. Półwysep, który rozciąga się mniej więcej na około 40 km długości. Na tym półwyspie oczywiście rozciąga się pasmo górskie, którego największym szczytem jest właśnie szczyt Góra Athos i od tego najwyższego szczytu nazwę przyjął cały półwysep. Historia sięga już tak naprawdę IX wieku, bo dokładnie w 855 cesarz bizantyjski wydał bullę, która niejako oddawała już Athos mnichom. Zresztą do dzisiaj mówi się albo o państwie mnichów, albo raczej o republice mnichów, bo de facto administracyjnie Święta Góra Athos, chociaż ma bardzo dużą autonomię, to leży na terenie Grecji. Jeżeli chodzi o jakieś tam sprawy dotyczące bezpośrednio mnichów, jakieś tam konflikty, sprawy takie administracyjne, to załatwiają mnisi sami. Natomiast jeżeli chodzi o prawo cywilno-karne, to wtedy zdarza się, że wkracza policja i zresztą na tym półwyspie policja grecka ma chyba jakiś swój posterunek. W centrum tego półwyspu jest taka mała miejscowość, która się nazywa Karies i to jest stolica Athosu. Architektura tego miasteczka Karies mi osobiście bardzo skojarzyła się i bardzo przypominała takie miasteczka z Dzikiego Zachodu. Rzeczywiście takie niskie, niewysokie, ewentualnie parter i albo parterowe, albo parter pierwsze piętro. Nieduże, jedna piekarnia, jeden sklepik z pamiątkami i oczywiście ichniejszy rodzaj parlamentu. Dlatego, że cały półwysep, cała Święta Góra Athos jest podzielona na 20 głównych historycznych monasterów, które oczywiście są również ustawione w pewnej hierarchii, w kolejności, w zależności od tego, kiedy powstawały i kto je zakładał. Otóż pierwszy, najważniejszy, bo najstarszy monaster to Wielka Ławra założona przez świętego Atanazego z Trapezuntu. I później były zakładane te kolejne monastery, których dzisiaj jest 20 i pomiędzy te 20 monasterów jest podzielona ziemia Athosu. I w tym miasteczku Karies, gdzie jest ten parlament, tam mniej więcej raz albo dwa razy do roku zbierają się przedstawiciele każdego z tych głównych 20 monasterów, aby obradować, ustalać pewne zasady i to, co tam potrzebują ustalić do funkcjonowania. To właśnie tam w tym miasteczku się to odbywa. Z tego też względu każdy z tych monasterów ma w tym miasteczku, można powiedzieć, taką swoistą ambasadę. To znaczy taki dom, gdzie mnisi z tych monasterów, kiedy przyjadą, to tam się mogą zatrzymać.
Oczywiście na Atosie jest więcej niż 20 klasztorów. Te 20 monasterów to te największe historyczne, które są, jak mówiłem, ustawione w hierarchii. Natomiast ta struktura życia klasztornego jest tak naprawdę trochę podobna, czy nawet wręcz analogiczna do naszej. Mianowicie u nas jest najwyższy stopień, to jest opactwo, później są przeoraty, albo konwentualny, albo zależny, niezależny od opactwa macierzystego, następnie są celle, czyli takie domy, gdzie jest po dwóch albo trzech mnichów, kilku, no i są, zdarzają się pustelnie, gdzie są mnisi żyjący samotnie. Podobnie jest i na wschodzie, i na Świętej Górze Athos. Są te największe monastery, ławry, są cele, to są takie klasztory mniejsze, wspólnoty w pełni zależne od klasztoru macierzystego. Są wreszcie skity, takie malutkie domki, placówki, gdzie mnisi żyją albo po dwóch, albo pojedynczo. Są też pustelnie takie odległe w grotach, gdzie mnisi żyją pojedynczo, bardzo surowo. Natomiast wszystkie te mniejsze wspólnoty znajdują się zawsze na terenie któregoś z tych głównych monasterów, pod który też tym samym podlegają. Te duże klasztory wyglądają rzeczywiście bardzo imponująco. Są obwarowane, dlatego że na przestrzeni historii tych wszystkich wieków były wielokrotnie najeżdżane i napadane, czy to przez piratów, czy to przez Turków i niestety również przez łacinników, którzy wracając chociażby z wypraw krzyżowych, niestety zdarzało im się zahaczać również i o Konstantynopol, i o Świętą Górę Athos, rabując, niszcząc i mordując mnichów. I rzeczywiście jest to bardzo bolesna karta w historii, bo kiedy tam byłem, to słyszałem w kilku monasterach od mnichów jakoś nawiązanie do tego tematu, co świadczyło o tym, że dalej jest to dla nich bardzo bolesne i nie potrafili zrozumieć, dlaczego chrześcijanie pod sztandarami krzyża przypłynęli po to, aby rabować i mordować. Więc rzeczywiście te pewne karty historii są bardzo trudne i bolesne. Tematem tego spotkania jest tak naprawdę duchowość Świętej Góry Athos. I tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że cały wschód, bo tu nie tylko kościół prawosławny, ale w ogóle kościoły wschodnie, czy koptyjski, etiopski, melchicki, syryjski, kościoły wschodnie są na wskroś monastyczne. Kiedy chcielibyśmy przyjrzeć się historii, jakiemuś rozwojowi duchowości kościoła rzymskiego, zachodniego, naszego, no to bylibyśmy w stanie wymienić przynajmniej kilka duchowości na jednym oddechu. One najczęściej brały się od tych wielkich postaci, wielkich świętych, założycieli zakonów. I tak mamy dzisiaj i duchowość ignacjańską od Ignacego Loyoli, mamy duchowość karmelitańską od świętej Teresy Wielkiej, Jana od Krzyża, Małej Tereski i tak dalej. Mamy franciszkańską, dominikańską i jeszcze tam ileś. Natomiast wschód żyje cały czas nieprzerwanie duchowością monastyczną. Nie powstawały inne jakieś tam kolejne zakony i wszyscy święci, którzy się pojawiali i pojawiają, oni wszyscy mieszczą się w tym nurcie duchowości monastycznej. I rzeczywiście ten duch monastyczny jakby na stałe jest wpisany nawet w organizację i zarządzanie tymi wspólnotami i kościołami, bo jak na pewno wiecie, duchowni nie mnisi w kościołach wschodnich mogą się żenić, natomiast biskupi są wybierani spośród mnichów, więc ta organizacja w kościołach wschodnich jest rzeczywiście zupełnie inna. Jeżeli chodzi o modlitwy, tutaj jest tak naprawdę wiele analogii pomiędzy ich modlitwami w monasterach a naszymi. Oczywiście ich modlitwy trwają bardzo długo, ale tak u nas w starym układzie oczywiście była jutrznia, były nieszpory, ale była pryma, tercja, sexta, nona, podział na te godziny. Natomiast na wschodzie
jest utrenia, która jest rodzajem takiego odpowiednika naszej juczni. Jest wieczernia, modlitwa wieczorna i przynajmniej mnie się słowiańscy, bo nie wiem jak nazywają te modlitwy Grecy, ale mówią o pierwszym, trzecim, szóstym i dziewiątym czasie. Więc ta analogia podziału na godziny również jest. Mają nocne czuwania, zazwyczaj przed jakimś świętem albo dużą uroczystością związaną czy z relikwiami świętym, który jest w danym monasterze, czy jakąś świętą, cudowną ikoną. Mają nocne czuwania, które potrafią trwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, uświadomić, że uczestnictwo w tych modlitwach i w ogóle ich wypełnianie, odprawianie różni się od naszego i to wynika, tak mi się wydaje, nieco z różnicy w mentalności między wschodem i zachodem. My jesteśmy tacy bardzo jurydyczni, bardzo tacy prawni. Kiedy mamy oficjum, to wszyscy na dzwonek razem wchodzimy, modlimy się, wszyscy są zaangażowani, biorą udział. Modlitwa się kończy tam po pół godziny czy po 45 minutach i wszyscy wychodzimy. Natomiast tam rzeczywiście to wygląda inaczej. Te modlitwy trwają bardzo długo. Mnisi, którzy te modlitwy prowadzą, śpiewają, mają zazwyczaj jakieś dyżury, więc się zmieniają. Natomiast reszta wspólnoty, reszta mnichów w miarę możliwości czasowych przychodzi do cerkwi, całuje ikony, zapali świeczkę, pomodli się na czotkach, postoi w cerkwi, później znowu wraca do swoich obowiązków, później znowu wraca do cerkwi i to wygląda zupełnie inaczej, ale rzeczywiście, jeżeli takie modlitwy trwają ileś tam godzin, to nawet fizycznie nie byłoby możliwości, aby cała wspólnota uczestniczyła od początku do końca, jeszcze biorąc czynny udział w tym. Więc to jest zupełnie inna filozofia. Trzeba zdać sobie sprawę, że najświętsza ofiara sprawowana przez kapłana w pustelni, w ciszy samotności jest, nawet nie wiem, jakimi słowami to ująć, jest tak samo ważna, co najświętsza ofiara sprawowana w bazylice wypełnionej wiernymi. Więc jakby takie głębsze poczucie nie tylko podchodzenia do najświętszej ofiary, ale i również do modlitw jako do czegoś, co jest dla mnie, z czego ja korzystam i po to to jest. Oni patrzą rzeczywiście jakoś szerzej i kiedy idą do swoich obowiązków, to rzeczywiście ci mnisi mają tą świadomość, że tak, ja teraz siedzę w kuchni i obieram ziemniaki, ale 20 metrów dalej w cerkwi moi współbracia dalej prowadzą modlitwy. Ja jak skończę to robić i trochę się ogarnę, to z powrotem tam pójdę do cerkwi, będę uczestniczył tyle, ile będę mógł. Później będzie moja kolej, zmienię ich i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zupełnie inna filozofia. Ciekawa jest kwestia pochówków mnichów. Być może zdarzyło wam się widzieć kiedyś jakieś zdjęcia w internecie, takie przerażające sceny czaszek poukładanych. Rzeczywiście, kiedy któryś z mnichów umiera, oni grzebią go na takim małym cmentarzyku, ale też ze względu na to, że no Athos, jak i cała Grecja, jest terenem dość górzystym, jest tam mało ziemi, więc cmentarze w takim naszym rozumieniu są rzeczywiście niemożliwe chyba do zrealizowania. Dlatego mnisi na Athosie chowają swoich zmarłych braci bezpośrednio do ziemi. Po kilku latach te kości wykopują i z tym akurat jest dużo takich ciekawych anegdot, jak oni oglądają te kości i nam to może trochę pachnieć takim zabobonem, ale patrzą na kolor kości i tam w zależności czy jest biała kość czy kremowa, to już wiedzą, że mogą za stawiennictwem tego współbrata się modlić. Jak są kości ciemne, to z powrotem je wkładają do ziemi. Natomiast generalnie, kiedy je wyjmują, zaczynają je segregować i po jednej stronie układają wszystkie kości, a czaszki podpisują najczęściej imieniem brata, datą śmierci, datą postrzyżyn, tam różnie w zależności od monasteru, i układają na półeczkach w takim budynku, który mnisi słowiańscy, tak mi mówili, używali określenia usypalnica.
od usypywania kości pewnie. To jest rodzaj takiego osuarium. To jest zwykły, niewielki budyneczek, który przypomina trochę taką kaplicę, ale rzeczywiście jak się wejdzie, to na takich wąskich półeczkach dookoła są poustawiane te czaszki. To robi wrażenie. Natomiast ja tak sobie myślę, no z jednej strony jest to pewnego rodzaju takie memento i z tej strony, aby samemu pójść i modlić się dla siebie o dobrą śmierć i pamiętać o tej śmierci, która się przecież zbliża, i po to, żeby pamiętać o modlitwie za tych zmarłych, czy o modlitwie do nich, prosząc ich o wstawiennictwo u Pana Boga, czy wreszcie nawet patrząc na czasy już ostateczne, na wyglądanie paruzji i wiarę w ciała zmartwychwstanie, co jakoś implikuje również fakt, że o te szczątki powinno się dbać i traktować je z należnym szacunkiem. Więc one tam są rzeczywiście tak przechowywane w tych budynkach, do których można swobodnie wejść, można się tam pomodlić i to zobaczyć. Jeżeli chodzi o pracę, mnisi podejmują prace oczywiście bardzo różne. No, te główne monastery mają bardzo dużo ziemi z racji na to, że jest to teren górzysty, są wysokie temperatury. Najczęściej mają takie gaje oliwne, z których później czy wytłaczają oliwę, czy robią różnego rodzaju kosmetyki, wszelkiego rodzaju rękodzieło, czy pisanie ikon, czy robienie kadzidła, robienie świeczek, to wszystko sprzedają pielgrzymom. Ale jeżeli chodzi o pielgrzymów, to muszę też powiedzieć o gościnności, bo ta gościnność, mówimy, że jest taką charakterystyczną cechą benedyktynów ze względu na te zalecenia świętego Benedykta, które zawarł w swojej regule. Otóż, żeby wjechać na świętą górę Athos, wyrabia się wcześniej wizę, która kosztuje tam mniej więcej między 20 a 30 euro. Natomiast kiedy już się tam wjedzie, czy dopłynie, raczej, bo taki prom opływa Świętą Górę Athos, wysadzając pielgrzymów, to już będąc tam za nic się nie płaci. Ani za pobyt w tych monasterach, ani za wyżywienie. Ewentualnie, no chyba, że się chce kupić pamiątkę w sklepikach, no to wtedy wiadomo, że za to już trzeba zapłacić. Natomiast z drugiej strony mnisi są tacy bardzo konkretni i surowi, jeżeli chodzi o stawianie granic i jakichś takich swoich wymagań. Na przykład nie można fotografować. Oczywiście tam z zewnątrz budynki, jak gdzieś się idzie, pielgrzymuje z jakiejś odległości, to oczywiście można robić zdjęcia. Natomiast generalnie w cerkwiach nie wolno robić zdjęć, no i przede wszystkim nie wolno robić zdjęć mnichom. Jeżeli taki mnich zobaczyłby, że ktoś mu robi zdjęcie, to nie miałby, myślę, żadnych oporów, żeby podejść i nawet kogoś z pielgrzymów trzepnąć, zdzielić tak ręką i powiedzieć do widzenia. Jeżeli tutaj pan się w taki sposób zachowuje, to i mi się trochę to podoba, szczerze mówiąc, dlatego że no nam się wydaje, że musimy być zawsze mili, zawsze grzeczni. Jeżeli ktoś przyjechał, no to traktować go niemalże tak, jak mówi to hasło, klient nasz pan i klient ma zawsze rację. A to nie jest do końca tak, to znaczy społeczeństwo zmienia się. Mi się wydaje, że ludzie są coraz bardziej tacy roszczeniowi i mnie to jakoś szokuje, kiedy na przykład oprowadzam grupę i pani stojąca ode mnie w odległości może 2 metrów wyciąga telefon, aparat i robi mi zdjęcie. Więc rzeczywiście trudno być wtedy spokojnym. Ja staram się informować delikatnie na początku, że architekturę tu wnętrza można fotografować. Nie mam tutaj, nie ma nic przeciwko, ale proszę nie fotografować mnichów, bo to są ludzie, nie obiekty i nie małpy w zoo, więc i tam mnisi też tego pilnują. Rzeczywiście z jednej strony są bardzo gościnni, z drugiej strony stawiają jasno pewne granice i zasady. Wy tu chcecie być, wy tu przyjeżdżacie, jesteście gośćmi, więc zachowujcie się jak goście, a będziecie jak goście traktowani. Też ciekawym jest taki poczęstunek,
który otrzymują wszyscy pielgrzymi, dlatego że nawet jeżeli ktoś się nie zatrzymuje na nocleg w jakimś monastyrze, to w każdym z tych klasztorów są takie, my byśmy powiedzieli, rozmównice. To są takie pomieszczenia, gdzie goście pielgrzymi mogą wejść i mogą się trochę pokrzepić i odpocząć. I w sumie w każdym klasztorze jest zawsze ten sam zestaw, który pielgrzymi otrzymują. To jest oczywiście woda. To jest mocna, słodka kawa. To jest lukumi. To są takie galaretki, bardzo słodkie, obsypane takim proszkiem, najczęściej o smaku różanym. Więc to niektórzy to lubią, a dla mnie to smakowało trochę jak mydło. Chociaż są też innego rodzaju. I uwaga, na koniec dostaje się kieliszeczek mocnego uzo. Czyli takiego bardzo mocnego alkoholu, i to wszędzie się dostaje, każdy dostaje taki zestaw. I rzeczywiście, kiedy się pielgrzymuje, te siły już słabną, i człowiek, który chce iść dalej, kiedy wypije taką kawę, pokrzepi się tym bardzo słodkim dodatkiem i jeszcze tym uzo, to rzeczywiście to stawia na nogi, potem można iść swobodnie dalej. To, co chciałem jeszcze Wam powiedzieć, to coś, co u nas kiedyś może było jakoś podkreślane w większym stopniu. Teraz wiem, że w niektórych klasztorach to się zachowało, ale już powoli się zaciera. Mianowicie takie przedłużenie chóru zakonnego z refektarzem. Refektarz w klasztorach zawsze był traktowany jako miejsce szczególne, nie po prostu jako zwykła stołówka, ale mówimy na refektarz. Jako nazywamy je pomieszczeniem, przestrzenią regularną, taką wyjątkową, gdzie też zachowujemy milczenie. I w niektórych klasztorach wiem, że zachowała się taka łączność poprzez chociażby odmawianie psalmów, kiedy przechodzi się z chóru, z modlitwy tam zazwyczaj południowej, na obiad do refektarza. Na Świętej Górze Athos czy na Wschodzie to również się zachowało pewne podobieństwa. Tam układ tych monasterów trochę różni się od tych łacińskich, dlatego że tam cerkiew, główna świątynia, znajduje się w centrum zabudowań. Ona zazwyczaj nie jest połączona z innymi budynkami, jest wolno stojąca. Natomiast zabudowania monasteru otaczają tę cerkiew. Natomiast ich refektarz, trapeza, jest zawsze naprzeciwko cerkwi. Także wychodząc z cerkwi, przechodzi się bezpośrednio na posiłek. Te sale są ogromne, też pięknie wymalowane, podobnie jak cerkwie od góry do dołu. I tam po posiłku, który je się albo w milczeniu, albo też słuchając jakiejś lektury, wraca się z powrotem do cerkwi na ucałowanie relikwii. I tam zazwyczaj mnisi wystawiają te relikwiarze, które w danym monasterze mają, po to, aby pielgrzymi mogli je ucałować, oddać im cześć. Jeżeli chodzi o duchowość Świętej Góry Athos, oczywiście to jest kontynuacja całej spuścizny monastycznej. Od świętego Antoniego, pustelnika, patriarchy mnichów, przez wszystkich świętych ojców Kościoła, mnichów, ojców pustyni, oni tym wszystkim żyją i wszyscy święci wpisują się w duch monastyczny i jakoś to dzieło kontynuują. Natomiast w ostatnim czasie, w XX wieku, naprowadzenie, można powiedzieć, na Świętej Górze Athos wybiły się takie trzy osoby. Pierwsza to jest Paisiusz Hagioryta, o którym może słyszeliście, dlatego że jego teksty są przetłumaczone na język polski. Wspomnienia o nim wydawnictwo prawosławne Bratczyk z Hajnówki wydało, jego myśli, które były tam spisywane przez mniszki, do których wygłaszał konferencje. I rzeczywiście on jest takim bardzo popularnym świętym. Sylwan Atoski, którego uczeń Sofronii też napisał książkę, i ostatnim jest Józef Hezychasta, który prowadził niezwykle surowe życie. Miał wielu uczniów, których rozsyłał i też, jakby przeczuwając swoją zbliżającą się śmierć, prosił swoich uczniów, swoich braci, aby rozeszli się po
po Świętej Górze Athos, po tym półwyspie, nie trwali dalej w tej wspólnocie. I rzeczywiście, kiedy oni się rozeszli, mając tą solidną formację, zaprawę duchową pod okiem starca Józefa, byli w stanie odnowić całe duchowe życie Świętej Góry Athos, półwyspu. Tam oczywiście w zależności od okresu historycznego były wzloty i upadki, mnichów było więcej, mniej. Kiedyś było ileś tysięcy, teraz jest na pewno wiele, wiele mniej. Najliczniejszy klasztor, klasztor Watopedi, w tej chwili liczy chyba około 200 mnichów, 200 iluś może. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Więc ta duchowość Świętej Góry Athos, na której żyli ci wszyscy wielcy święci, którzy spisywali też te filokaliczne teksty, żyli tą duchowością, żyli tą atmosferą świętości Świętej Góry Athos, która jest święta przez to, że nieustannie od ponad 1000 lat trwają tam ludzie, którzy się modlą, którzy chwalą Pana Boga, żyją w ogromnej ascezie, niejednokrotnie w tych pustelniach zachowują bardzo ścisłe posty. Na całej Świętej Górze nie je się mięsa. Najbardziej taką, można powiedzieć, ekskluzywną, uroczystościową potrawą jest ryba. Modlą się bardzo dużo modlitwą Jezusową i rzeczywiście to jest podstawa ich modlitw. Modlitwę Jezusową łączą z pokłonami czy z metaniami, jak czasem nazywamy je. Można robić duże metanie, które polegają na padaniu na twarz, dotykaniu czołem ziemi, albo małe, które przy robieniu znaku krzyża po prostu dotyka się jedną ręką ziemi. Tym chciałem się z wami podzielić, aby jakoś naświetlić tę duchowość, warunki życia na Świętej Górze Athos, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj wśród nas, nie wiem, chyba tak pół na pół jest kobiet i mężczyzn, ale też wiecie, że na Świętą Górę Athos kobiety nie mają wstępu. Oczywiście tam historycznie zdarzały się momenty, na przykład podczas wojen, kiedy mnisi wpuszczali ludność, w tym kobiety, jeżeli zachodziła taka wyraźna potrzeba, ale generalnie kobiety tam nie mają wstępu, nie są wpuszczane. Mnisi to jakby uzasadniają w bardzo piękny sposób, odnosząc się do pewnej legendy, którą powtarzają, która mówi o tym, że po śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy apostołowie rozchodzili się na cały świat, aby głosić Ewangelię, w drogę ruszyła również Matka Boża i dotarła na Świętą Górę Athos, na ten półwysep. I mnisi mówią, że Athos jest ogrodem Matki Bożej i mówią, że Matka Boża jest tą jedyną kobietą, która może przebywać na Świętej Górze Athos. Więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo piękne uzasadnienie. Święta Góra Athos jest święta przede wszystkim świętością tych modlitw i życiem oddanym Panu Bogu, święta relikwiami, ikonami, które tam od wieków się znajdują i są omadlane przecież nie tylko przez tych mnichów, ale przez tysiące pielgrzymów, którzy tam przybywają, modlą się, prosząc o łaski, te łaski otrzymują.